Nie jest ani najdłuższa, ani największa, ale za to niezwykle potrzebna. Łączy dwie części podgórza rozdzielone siecią torów kolejowych. Do tego prowadzi nad zalew Bagry, z którego w sezonie korzystają tysiące krakowian. Już niedługo rowerzyści pokonujący kładkę przy Bagrach w Płaszowie będą mieli lżej. Właśnie ruszyła jej naprawa. Jest to możliwe, bo Zarząd Dróg Miasta Krakowa wynegocjował z PKP PLK oraz PKP SA porozumienie dotyczące użytkowania terenu pod kładką, a dokładnie tego obszaru pod schodami. To z kolei otworzyło drogę do jej naprawy, która właśnie rusza. Schody tej przeprawy zostaną wyposażone w specjalne szyny ułatwiające wprowadzanie roweru na i sprowadzanie go z obiektu. Zostaną też naprawione stopnie. Kładka zostanie też doświetlona. To pierwszy krok na drodze do pełnej modernizacji kładki. W kolejnym zostaną wybudowane windy, dzięki którym komfortowo na drugą stronę torów przedostaną się osoby z dziecięcymi wózkami oraz osoby z niepełnosprawnościami. Aby tak się stało, konieczne jest wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwoleń na budowę. Niezbędne będzie też uregulowanie stanu prawnego gruntów sąsiadujących ze schodami po jednej stronie kładki.